Kasper Szpakowski i Wojciech Szaranowicz. Witamy wszystkich zebranych. Będziemy komentować te spotkanie. Możemy się mutować, myślę. Tak? Tak. Tak? Tak. No dobra. Sound muted. Halo, halo, próba mikrofonu 2137. Halo. Wszystko się zgadza. Halo, halo, halo. Proszę się nie bić. Ohio! Kurwa. A nie widać. O nie, to ten zabijaka Karol. Karol. Ej. Idźcie sobie. Karol. Karol, żyj! Co to jest? Co? Co to jest ten taki biały? To jest Pablo, to jest nasz naczelny zabijaka tutaj. Lepiej nie zbieraj. Ej, Pablo. Powiedz coś. Ej, on w ogóle skina zmienił, kurwa jego mać, co to ma być? No, teraz na tym słychać mnie? O, jest, jest Pablito, tak. Tak, słychać. Zmień tego skina, Cfelu 1. Nie. Tak, mam innego na intrze, nie chce mi się zmieniać. No mi się nie chce teraz skina zmieniać, no sorry, no. No a dobra. A ty nagrywasz teraz? No oczywiście, no Miłosz. No to chłopie. No to trudno, to będzie taka, wiesz, no zmiana płci i tyle. A, no okej. Okay. Pedał i tyle, no dobra. Widzę, że już drugi. Dobraliście się. No dobra. Wyłazimy. Cześć. Siema. Co ty kombinowałeś? Chciałem kogoś zabić, jak wyjdzie. Tak? Co tu się dzieje? Nic, idź sobie. Albo, ej, dobra, chodźcie tutaj, chodźcie. Dobra, teraz Kasper nas zabija i mamy zajebiste zabójstwo. Tak, bardzo. Gdzie to robimy? Co? Co? Dawaj pod prysznicem w jakimś nie, pokoju. Ja no jak to nie? Kąpałem się z golemem. A ja mam pistolet, to mogę was pozabijać. Tak, obu może być? No ja zabiję jednego, a... Pociskiem. Chodźcie do pokoju. Dobra. Dobra. Mojego... Zrobimy okay. Pijama party. Ale to do twojego to trzeba iść. Do jego pokoju jedziemy. Do mojego możecie. Chodźcie. Dobra, to chodźmy do pokoju, Wojt. Patrzcie, nawet nie mam wenta. Taki biedny jestem. A ja mam w pokoju. Zamknij drzwi. Ja mam i Michał ma. Co? Sprawdzam. Ja bym zrobił wspólny prysznic. Tak? Dobra. A to może zrobimy najpierw tutaj jeden prysznic i później te osoby co zostaną pójdą drugiego prysznica. Co by na to? Co ty dobra, zrobiłeś? Czemu się w Karola przebrałeś? Bo ja skina nie zmieniłem. Ty się w Karola przebrałeś. Ciało zniknie po jakimś czasie, więc... Ej, a widać krew? Widać. O, widać w chuj. W twoim pokoju nie. No, ale kto będzie szukał w twoim pokoju? Ja nie wiem. Skina nie ma. Co jest? Tak, gdzie byłeś? Ja sobie idę po prostu na górę, to. Ej, Kacper. Nie, yeah, nie, yeah, spokojnie, spokojnie. Kacper. Kacper.
Czego straszysz? Ja nie, to... nie. Chyba nikogo tu nie ma. Co mnie ominęło? Czekaj, bo piszę z Jarkiem. Jesteś? O. Coś tam pierdolił do Miłosza, a teraz tego. Wszedł kurwa do pokoju i popatrzył się na te drzwi. No to zajęło. Już jakby ktoś go zobaczył, to od razu było na niego. Jestem ciekaw, kurwa. Ej, ktoś nas widział, jak wchodzimy do tych pokoi? Kurwa, my tego, to był początek rundy. My żeśmy... Ja tam siedziałem od początku, wyszedł Karol i zostałeś ty, ja i ten. I szwagier, żeśmy wyszli przed drzwi i tego, żeśmy wlezli z powrotem. Nikogo nie było tam, wszyscy się rozeszli. A jeszcze nikt nie wchodził chyba do pokoju. No, nie wiem, kto kurwa pomyśli, by wejść do twojego pokoju. No tylko ja bym mógł. Chyba, że kogoś zaprosiłem, no nie? No tam, Pabla i kurwa siebie. No i ciebie. Nie ma tam mojego ciała, jest tam tylko Pablo. Ale, no ogarną przecież, żeby Pablo żyje. I zobaczą, że ciebie no nie ma. Tak, wiem, śmieszkuję. Zatem no, ciao. Ej, jak przełączę na kogoś innego, to cię nie słyszę. Wiem. Zauważyłem to też. Ale co ty tu kombinujesz? On nie ogarnia, że ma mały zasięg tego gadania. Wiem. Ale za mały trochę. Można go zwiększyć, ale byłoby się słychać, wiesz, jak na przykład jesteś na pierwszym zdjęciu, to byłoby się na górze słychać. I tak to słychać. Wiesz, o co chodzi. Ale nie zawsze. Nie zawsze. A tak to by było cię słychać nawet dosyć daleka wtedy. Ja pierdolę dyrek. Pamiętasz jak tego? Jak cię złapałem tam, właśnie teleportowałem przez co ten? Się stało? Przez podłogę na górę? No. No to słyszałem Filipa ciągle. Wiem. Z nim gadałem. A no tak. Czyżbym cię wystraszył? Nie. To czemu powiedziałeś ja pierdolę dyrek? Powiem ci, Kacper, mamy taką... Mamy takie problemy, bo było coś takiego, że ktoś... No. Mamy taką lożę teraz, kurwa. Siedzimy, oglądamy. Komentujemy, nie? Tak. Na bieżąco. Teraz na filmiku, nie? Będziemy jak ci komentatorzy sportowi, nie? No to dawaj, Izaka. Szaranowicz. Maurowicz, Szpakowski. Komentatora? Możesz. No. Kacper, Szpakowski i Wojciech Szaranowicz. No, witamy wszystkich zebranych. Będziemy komentować te spotkanie. Dzisiejszą gwiazdą w meczu jest Jarek aka Amon Rip. Zabił on dwie osoby pod prysznicem, z czego jedna była goła. Zapamiętajmy to, bo to może przeważyć nad jego zwycięstwem. Tak. W tej chwili dosyć słaba taktyka, poruszanie się samemu i nie robienie sobie alibi. Jednakże trzyma się z dala od pokoju, co będzie na pewno na plusie. Tego, wiesz co, dawałem sobie jakieś ładne ustawienia do Garrysa, bo widziałem, że ty masz ładniej o wiele. I teraz jest cudno. Chodź tu. Tak? Gdzie uciekasz? No, poprawiłem mocno. Dlatego uciekam. No, i właśnie widziałem, że ty masz ładniej ten, ładniejszą grafikę. A widziałeś nie. Video 1, video 2? Dwójki nie. Przyznaj się. A jedynkę widziałeś? Aha. Jedynka była całkiem spoko, mi się wydaje. Nie wiem, zobaczę. Jak tego? Nie będę miał co montować, to też to zrobię. Ale wideo dwójka to jest kozak debata, nie? I co, posprawdzaliście wenty? Zło!
Ej, chyba znaleźli ciała. Patrzmy na wenty. Przepraszam. Co to co? Chyba znaleźli ciała, bo patrzą na wenty, nie wiem. Jak ciało? Kurwa, jakby tutaj szukali? Jak ciało? Nie wiem. Hello. Ale kurwa łażą wszyscy razem. Nie znaleźli. Bo ciągle obserwuję Jarka i nikt... O, jak go cepło. I nikt mu nie tego, nie powiedział, że ciało. No Michu, masz teraz szansę je rozwalić. I mieć, Michał, 4 ofiary. Myślę, że będziesz miał szansę na rozprawie wtedy. Coś ty wiesz. Michał przez tryb berserka i rozjebał wszystko. Dlaczego on ma zezo? Bo on w ogóle 4 debaty poprzednie zawsze był wygłosowywany, nie? Zawsze. 4 pod rząd, kurwa. Nieźle. Na każdym z tych filmików, co ci wysłałem, jest wygłosowany. No to nie każdy. Nie zostawicie mnie tam, nie wyszło. Z czego tylko raz był mordercą, więc... Spotkałem, bo się kurwa zgubiłem. Właśnie, zaraz spotkanie. Ale to jest w kuchni, czy Ksanek chce, że to będzie w pokoju Wojtka? Co jeszcze raz? Kto nie chce, że to będzie w pokoju Wojtka? Właśnie, ty napisałeś, że to będzie w pokoju u mnie? Nie, to chyba Wojtek mówił. Bo Wojtek zaprasza do swojego to, nie. To kto tak powiedział? To idziemy do kuchni, pochodzę cię zaprowadzę. Spotkanie, czekaj, aż patrzę na czat, ale spotkanie jest zawsze w jadalni. Ktoś tam napisał, że u mnie będzie. To jakiś, nie wiem, upośledzony chyba jest ktoś. Faktycznie jakiś foxtrot, czekaj, który to, aż go znajdę. No, a to nie ja. To Patryk. A, to ta jebana kurwa. Ta jebana kurwa. Ale malarki, ja pierdolę. Trzeba, ja to jak... Nowych miejscach to mnie blokuje teraz. No. Ale nie powiem, całkiem fajna gierka, tak sobie patrzeć, nie? Coś no nie? Jak samemu to byłoby nudno, ale... No wiem, kurwa, jeszcze się zbindowane, żeby wolno chodzić, ale nawet nie mogę gry zminimalizować, bo im wszystkim zlaguję, nie? Jak to zrobisz, to ten przycisk plus A. Ale dawno był ofiarą, nie byłem bardzo dawno. Lewy alt może masz, zbindowany. Ja pierdolę, co on zrobił! W tym update'cie drzwi same się zamykają, fakt. Ty nikt nie widział chyba! Inne! Czyli tam skate chyba co... A to jak Pablo widział, a taki znowu... A ty ciągle otwierasz, to ja ciągle nie zamykam, gościu. Aha! Jakie wyrzuty teraz! To niezłe! Same się zamykają, ty, chamie jeden. Ja pierdolę, ty nie wiedziałem, że zamykają. Drzwi się zamykają. Dobra, 19 jest. Michał jest chyba ślepy. No ja Wojtka i Kaspera nie widziałem przez całą grę. Ja też. Może nie żyją. Dajemy im czas do wpływu, a potem uważamy, że nie żyją. Ej kurwa, jak nie widział Jarka, nie? No to kurwa, spadł na jajach, nie? Co? Co ci nie podoba, co? Jak on to zrobił naprzeciwko Michała, nie wiem jak oni go kurwa nie zauważyli. Chyba nie żyje. Ja jestem pewien, że Pablo to widział i to wypomni na rozprawie. Shit, man. To na chuj czeka. Czekamy do wpół do. Nie wiem. Pójdę sprawdzić zaraz. Wiesz, to może być jego głos przeciwko Jarkowi, nie? No to... Wydaje mi się, że już by przyszli. Nawet z... A, ten Jarek, ten... Który, który kontrolował, to pisał, żeby się... że jest z biura? Chyba Miłosz? Ja. Na pewno Wojtek. To Miłosz, było mówione, że czatu nie używamy. No ale jak ktoś, jak jest z biura i patrz to nie, to jego sprawa, po prostu uważam go za martwego. Kasper to... I tak wiadomo, że żyje. Nie słyszycie. Jedyny kurwa dyrektor Pada ogarnia. Nie ma ich, poszukamy ciał. Masz coś? No nie, a idziemy schodzić do pokoju Wojtka? Co? To pewnie już ktoś poszedł.
Co? Mi się wydaje, że Jarek się wkopał kurwa w same kule właśnie. No, w chuj. Co zajęło? Może teraz powiesz, że znalazł ciało. Aha, nie. Ej, jestem ciekaw, jak on to kurwa zrobi. No właśnie nie wiem, kurwa, co on spierdala. Ej, idziemy do pokoju Wojtka? No ja pierdolę. Sprawdza w każdym zasobnym pokoju. Ale to miało mega potencjał na fajne morderstwo, tylko jak, jeżeli ktoś widział ten nóż i plus, jeżeli Miłosz połączy fakty, no to... No tak. To nieźle. Chociaż wiesz, może pomyśleć Miłosz o tym. O tym, że chodziło o pokój ten, wiesz, ten mój, że ten nowy. A, faktycznie. Bo on tak pomyślał. On może teraz nawet, że nie widział ciał, bo naprawdę nie ma ciał, nie? Bo on nie ogarnia, że ciała znikają i nie pomyślał o tym, że jest krew, no to jest było tego, morderstwo. A. I tak może teraz mówić. Ty, a co jeżeli on sam nie zobaczył ciał i teraz nie wie, gdzie nas zabił? Nie zdziwiłbym się, wiesz? Jarek jest nieogarnięty. Bo on tak chodzi i tak szuka po tych portretach i kurwa myśli, no kurwa, gdzie to kurwa jest, no nie? Nie mogę z tego. Ale mnie denerwują te znikające ciała, ja nie wiem jak to naprawić. To jest głupie. To chyba jest tak, to jest chyba tak domyślnie w ogóle w samym trybie, że te ciała znikają po jakimś. No ale po chuj. Jak zostaje nie krew. Nie wiem, to jest bez sensu. No mówię, to jest bez sensu kompletnie. Wiesz co, możliwe, że tego, że jest w ustawieniach serwera, jak włączasz tam cooldown na znikanie przedmiotów, żeby nie lagowało na serwerze. Ej, może faktycznie, poczekaj chwilę. A nie wiem, czy to teraz sprawdzisz. Sprawdziłem. I co? No bo tam nie ma żadnych ustawień praktycznie. Nie, nie. Oni mówili? Ej, teraz Michał spytał, czy coś znalazł, on powiedział, że nie i teraz tam nie poszuka. Boże. Będzie trwało wieki. Teraz trzeba się rozglądać za krwią, bo ciała już pewnie zniknęły. O. No dobra. Bo one po 3 godzinach znikają. To sprinta używa. Serio? No. Ja pierdolę! Dole. Teraz nie, ale... Ty, sprinta używa, kurwa! Napisałem mu, ja pierdolę, co za idiota. Ej, jak Derek to widział, to już... Ej, nie widział. Kurwa, najpierw duszy wszystkie przed dobrym wyciągnął, potem sprinta używa, no tak zwykle. Pewnie tak pójdzie wszystko do Michała. No, 5 raz pod rząd. Ale A few moments later. Bo jakby nie było tego moda, to byśmy się słyszeli z każdego spectata, ale z racji tego, że jest na odległość, to tak działa. No. Ej. Znalazłem krew. Wiesz, co jest najlepsze? Osoby. Pokoju Wojtka. Patrz. Mamy ich. Ej, ale Wojtek, wiesz, co jest najlepsze? Co? Że ten Wojszak jest zbudowany w grze. Tak naprawdę, w murderze w trybie. Tak? No, ja nie wiem w sumie, co ja pobrałem, ale chuj, zostawiam. Patrz, on nie widzi tej krwi. Ej, faktycznie, bo niektórzy nie widzą krwi. No bo ona jest na tym, na prysznicu. I ale nie widać. Tak, my ją widzimy na przykład. No, słabo. Jest krew? Jest, dobra. Ty ją widzisz czy nie? Widzę. Stary, ona jest na szybie. Czy to jest jednej osoby, czy jeszcze Kasper jest gdzieś indziej? O kurde. Ej, mówimy im? Kasper? Tak, już powiedziałem. Dobra. Już powiedziałem. Ej, bo to wygląda faktycznie, jakby to było obu osób.
No, jakby jeden umarł przed kabiną, a drugi w kabinie. Ale jeszcze dostałem info od prastarych duchów, że to faktycznie to. Dobra, cieszamy się i chuj, no. No to przecież tam przychodziłem. Też chłopaki. W kabinie. No, w kabinie. W jakiej kabinie? W prysznicowej. W kabinie prysznicowej. U mnie w wannie. A w tym? Tak, jest krew zarówno Kacpra, jak i Wojtka, ponoć. Dzień jak co dzień, krew w wannie u Wojtka. Tak. Myłem mu plecy, gdy nagle... Ta scena mordu z podpisnicza, bo jest jako ta ofiara. Ciekawie mnie kto zabił. W tym horrorze lśnienie, chyba, jak ty no. Będziesz się siekierą wpierdali. Chyba dzięki. Wojciech, to ma Wojciech, pokój. Ciekawie mnie kto zabił obu, ale jeszcze bardzo ciekawie mnie co robili razem z podpisnicem. Czyli razem byli w kabinie. Czyściłem rurę. No, mapy nie znajduję. Kastrowi! Kto komu trzyma włosy? Przecież to jest od dawna powiedziane, że my się z Wojtkiem razem kąpiemy. Ej, teraz są obrazki z kanterami. W sensie postać jest. Faktycznie. Faktycznie. O! Podoba mi się. O, jestem. Zajebiście. No co jak? Oba, bo byłem wstrzydliwy jacyś jeszcze. Bo Karol ma dwa kantery. Bo jestem wyjątkowy. Tak, bo... A nie, nie miał. Dobra, pokaż dwa kantery. Andrek, co ty teraz robisz? Patrzę na wszystkie obrazki. A, czekaj. To chcesz podwyższyć? Nie. Czek, co? Wcześniej się jakoś tak dało. Na płot pierw. I teraz... O, dobra. Chłopie, co ty robisz? No tak średnio. Czekaj. Ja dobrze wiem, co ja robię. Kurwa, dyrek! Gdzie to się klikało? Nie wejdziesz bez rąknika. A to nie tutaj widzisz? Tutaj się głosowało, ale nie tam. Raczej kurwa na... Nie, to tyle następny tam. Nie, wrócę. Nie wrócisz. Za 10 sekund wrócę. Jest. On jest mordercą jakimś. Zła. Obmyśla plan. Spokojnie. Dajcie mu chwilę. Dobra, kto chce przedstawić pierwszy swoje argumenty?